Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z serii Warface. Znowu dotarłem na pole bitwy z opóźnieniem, ale tak mam ostatnio, że jak nagrywam Warface, no to sobie siadam, odpalam sobie Audacity, nie? Czyli ten program do ściągania dźwięku z mikrofonów. Tam ktoś chyba zginął z naszych. A tam był jeszcze wróg, pewnie go podnieśli, kurde. O. Udało się, drugi raz. Dobra, czekajcie. Wow. No na totalnym farcie, kurde, go dorwałem. Akurat miał granat w ręku. Dobra, rzecz w tym, że po prostu odpalam Audacity, odpalam sobie... no... czy program do nagrywania, właściwie nie muszę go odpalać, muszę go włączyć i wyłączyć ten do nagrywania obrazu, bo mam jakiś, nie wiem, jakiś bug się zrobił, że inaczej się nie odpala nagrywanie. No siadam, uruchamiam nagrywanie dźwięku i nagle sobie zdaję sprawę, że kurde, mikrofon jest gdzieś odstawiony, nie muszę go wziąć jeszcze tego i tak rozpocznie się rozgrywka i ja jeszcze się przygotowuję tak naprawdę do nagrywania i zawsze z opóźnieniem docieram na pole bitwy, że tak powiem. No dobra, ale teraz tak. Kwestię jeszcze miałem poruszyć, no gramy Blitza, jak widać, oczywiście, ale to jest właściwie takie, no już dociskanie, że tak powiem, dociskanie punktów do Everesta. Już została nam naprawdę resztka, więc tylko patrzeć, aż ten Everest wreszcie, no, trafi w nasze łapska. Jestem ciekaw, jak to tam będzie konkretnie wyglądało. O, zabiję, no, zabił mnie. Miał lepszy karabin, kurde, no. I lepszego skilla, najwidoczniej. Albo najprawdopodobniej przynajmniej. Także no już wkrótce będzie ten Everest. Zobaczymy, jak się z tego będzie strzelało. Naprawdę już się nie mogę doczekać tej broni. No poza tym to czekałem chyba tylko na tego czarnego kałacha, z którego właśnie teraz strzelam. Ale nabiłem jak któryś tam level i już się zaczynają pojawiać coraz ludzie, nie wiem, częściej się trafiają coraz lepsze bronie, że tak powiem. Szczególnie jak gram FFA, nie? Każdy na każdego. Dobra, przełączmy na... A, nikt już z naszych nie przeżył. Okej. No ale muszę to wygrać, nie? Musimy to wygrać, bo punkciki za to lecą, kurde, dodatkowe, bo bonus za wygraną. Wczoraj próbowałem, tak się długo męczyłem, naprawdę. Przegrywaliśmy wszystko jak leci. Tak mi się jakoś niefortunnie trafiało. Ja robiłem całkiem dobre wyniki. A mimo to dostawaliśmy taki łomot. No rush, no. Samo przez się rozumie. Ostatnio pokochałem tą miejscówkę. Wow. Na farcie. Ale naprawdę, to miejsce jest genialne. Tutaj nic nie widać kompletnie, jak się wychodzi stamtąd. Galzak? Czyżby ktoś mnie znał? A, jakie to były haksy. No, no żadne, tak się składa. Gdzie oni są? Aha, dobra, już widzę. Kurde. Ktoś żyje od nas? Dobra. Od nich tylko jeden gość żyje. Aj, dorwał mnie. Znowu ten sam, kurde. Go on. Niech mnie reportuje. Okej. Przegraliśmy to. No nie, no. No ktoś myśli, że haksuje. No to dobry znak, jak najbardziej. Ach, wyleciał skubany. No właśnie. No, najgorsze jest, kurde, jak się gra... No, że wszyscy raszują po prostu, lecą na pałę do przodu. No i później to się źle kończy. No ciężko jest w ogóle, nawet jeszcze rozumiem, jak się wygrywa, no 4-0, 5-0, to kurde sobie, można przyraszować, czemu nie? Ale jak się przegrywa, no 2-1, czy w ogóle się przegrywa, nawet jeżeli się remisuje, no to kurde, bez sensu jest raszować. Stajesz w miejscu, bronisz pozycji i tyle.
ale niestety. To tak nie działa w Warface. No, udało się. No i teraz już mamy jednego gracza mniej. No nie, no musimy to wygrać. Serio. Ja chcę Everesta już. Chcę sobie pójść na polowanie z Everestem. O, może teraz się nie będą spodziewali, że będę stał w tym miejscu. O, ile w ogóle zamierzają tutaj wychylić? A dobra, medyk, osłaniam go. Dobra. Szczerze mówiąc, z tego kałacha czarnego to się strzela zawsze tak na tak... O, okej. Okay. Strzela się zawsze na takim ogromnym farcie, szczerze mówiąc, bo jego tak rzuca dziwnie, nie? Niby nie jest tak duży ten odrzut, ale czasami po prostu tak z niczego wejdzie head, nie? O, przymierzmy. A, dobra, udało się. Już myślałem, że mnie zdejmie dziad. Dobra. O kurde. Znowu kogoś za haksy. Co za... No w sumie w pewnym sensie no, ludzie są wyczuleni tutaj na haksy, bo jednak no, zdarzają się stosunkowo często. Znaczy może nie stosunkowo często, ale jednak... No często się... No właśnie. Taki paradoks. Niby nie, a tak, nie? No, Warface boryka się nieco z haksami. Ale to... No, pytanie, czy gość z haksami jest lepszy od tego, który ma pay to win, nie? No chyba jest, to zależy jakie haksy, nie? No zresztą nieraz, czy w CS-ie, czy gdziekolwiek indziej byli ludzie z haksami, którzy po prostu nie potrafili kompletnie grać, nie? I nawet te haksy im nie pomagały. No, ale u przeciwnika już nie ma dwóch graczy, więc to jest dobry znak. No mimo to wygrali. Mamy 3-3, no... Ugrajmy to, panowie, ugrajmy to. Skupmy się, ugrajmy, bo potrzebujemy... Znaczy, ja potrzebuję punktów bonusowych. Chcę Everesta, naprawdę. Widziałem gościa, byle w plecy mnie nikt nie załatwił. Kurde, jeszcze flesza dostanę na twarz. Okej, okay, ale dostałem bardzo mocno. Oni chyba wszyscy już nie żyją. Co? 4 jeszcze żyje od nich. Kurde, bez szans byłem, ale ile ich zostało jeszcze na nogach? Kroją nas jak chcą. Będzie kurde 4-3. Aj, w mordę, jeża. No nie wygram tego. Po prostu nie wygramy tego. No 9-6. Myślę, że robię w miarę dobrą robotę. Och. Już najda dostałem na twarz na samym początku. Dobra, spróbuję może środkiem do odmiany. Kurde, a nie, no może by ammo mi starczyło, ale zginąłem po prostu zanim. Jest medyk, podniesie mnie. Dziękuję, panie medyk. Jest na plecach chyba jeden koleś. Wejdziemy tędy. Dobra, to powinno się udać ugrać. No już nikt od nich nie żyje, także już tylko pakę rozbrajamy i... I wio, do następnej rundy. Okej. Dobra. 5-4, później 6-4 i kończymy. Dla nas oczywiście. Kurde, snajper. No ciężko ze snajperem wygrać taki pojedynek.
Aj, no medyk chyba chciał mnie ocalić. Ale nic z tego nie wyszło. Kolejny medyk. Aj, no rzeźby cię, no gościu. No jeszcze tak mnie rzuciło, że... Zraszło jego? Aj, dobra, wykończyli nas. Chociaż nie, no dobra, jeszcze jest 3 do 3. Będzie broił? Zdąży? Nie zdąży. O, nie ma o czym mówić. Jeszcze jeden został. Okej, ktoś go zdjął. Kurde, no ktoś tego gościa ewidentnie zdjął i... Nie wiem nawet skąd. Dobra, spróbujemy. Ale zebrałem, ale zebrałem. W każdym razie... no tego Blitza przegraliśmy ostatecznie, ale no coś tam w nim ugrałem. I graliśmy później przejmowanie głowicy. O, świetnie. Śmierć na samym początku, na spocie praktycznie. Tego mi tylko brakowało. No mam 0-4 już w tym momencie. Nie, dzisiaj naprawdę nie będziecie mieli nic widowiskowego. Wybaczcie, ale to nie jest ten dzień chyba. Czy helikopter się kurde na mnie uwziął, czy coś? No, nic nie trafiam z tej snajperki, naprawdę. W ostatniej chwili się kurde ruszają. Ach. Jeszcze ani razu nie trafiłem. Nie, no dobra, raz trafiłem, to oczywiście nie zabiłem, tylko no, powaliło przeciwnika. Standard. Jestem na razie w oświetleniu dużym, więc średnio mi się opłaca tu przebywać, także schowajmy się w cień. Gdzieś całkiem blisko się ta walka toczy. Wymiana ognia. Oczywiście nikogo nie widzę. No jakim cudem, kurde, no. No w końcu. No w ostatniej chwili skręcił, akurat jak strzelałem, no naprawdę. To się z czasem zaczyna robić po prostu irytujące, nie? Jeszcze jak się nie trafia z powodu własnego zeza, no to okej. Jak się nie trafia, kurde, z powodu totalnego niefarta, to jest już mniej okej. O, dobra. To był totalny fart, że akurat wychylił w tym momencie. Zmienię sobie chyba na tłumik, bo widzę, że i tak nie zabijam na hita, i tak. Kurde. Dobra. O. Czy gość był na dachu? A, tutaj, okej. No dobra, no to mój błąd, nie? Tak jakby. Zaczyna się normalizować, nie? Okej. No. Ouch. Ajajaj, ale zabiłem przynajmniej. No dobra, teraz się zaczyna robić w miarę normalnie. Chyba. Albo mam za dużo szczęścia wręcz, także.
Okej. Ładnie. Wow. Okej. No dobra. Wiedziałem, że to się tak w końcu zakończy. Ale wymiana ognia normalnie. A tyle tam tych nieśmiertelników leżało, jakby się to wszystko zebrało. Kurde. O. O, serio? Może chroni ta siatka? Nie, nie chroni. Na mnie niewystarczająco. O, widziałem tam kogoś. Kurde. Dobra. No mało amunicji jest w Evereście. Właściwie tyle samo co w tym, w TWM-ce. Okej. Tylko na mnie czekał. Przynajmniej tak mi się wydaje, że tylko czekał aż wstanę, bo widział, że ktoś tu strzela. Tak przypuszczam, że on tylko czyhał na to, aż wstanę. No dobra. Skitraliśmy się za jakimiś tymi. O, ktoś na plecach był. A ktoś jest też przed nami. Jest dosyć blisko, a to nie jest dobry. Jest. Widziałem gościa, kurde. Ajajaj. No właśnie. No on też mnie widział. Tylko że zdołał to lepiej wykorzystać niż ja, z całą pewnością. Dobra, zaraz. Tu jest centrala, jak ja ją określam. Czy tędy można wejść na górę? Można. Mi się wydawało, że można. Pytanie pozostaje, czy przypadkiem nie ma tu kogoś jeszcze, nie? Okej. Aj, nietrafiony. Dobra. Udało się. No dobra. Gdzie on był? Gdzie on był? Był w środku, no. Choroba. 33 sekundy zostały do końca, więc już... A, może jeszcze coś ustrzelimy? Nie, chyba już nie bardzo. Jeszcze jednego zdejmiemy. Ale no ciężko się strzela z tego, ze snajperki, z Everesta w sensie. Chociaż jest, wydaje się taka bardzo, bardzo podobna do TWM-ki. Aj! O kurde. No dobra. Miał chyba trochę lepszą broń na blisko. Chociaż jakbym go dobrze trafił, to już by tego nie przeżył. Dobra, GG. Nie poszło zbyt dobrze, ale mamy 12-12, więc w sumie jeśli chodzi o różnicę, wychodzimy na 1, więc tak całkiem w porządku. Okej, będziemy odcinek kończyć. Oczywiście z Everestem to nie jest jeszcze koniec, dopiero właściwie z nim zaczynamy. Na pewno będzie pojawiał się w przyszłości i to w jakichś innych trybach rozgrywki. Chcę sobie dobrze wyczuć tą snajperkę. Jeszcze porównam ją trochę do TWM-ki, jeżeli chodzi o damage i takie inne rzeczy. Tak, no i zobaczymy jak to będzie szło z tym Everestem, bo no czasami zabija na killa, tylko że jeszcze inna kwestia, że z tłumikiem grałem, nie? No dobra, nie ma się chyba co rozwodzić, zaraz zobaczymy jak tam z kolejnym poziomem, ale jeszcze dużo nam brakuje, raczej. No raczej nie inaczej, dopiero 8%. Odblokowujemy jakieś tam buty, bo tutaj już tą drogę z bronią mam naprawdę tak pchniętą ostro do przodu, także będziemy ten środkowy strzał w tym momencie odblokowywać, także tyle, dobra, dzięki serdeczne za oglądanie, widzimy się już następnym razem, do zobaczenia, czołem!